Pomagamy wszędzie tam, gdzie tę pomoc musimy, tej pomocy musimy udzielić. Polska nie zostawia swoich przyjaciół w potrzebie. Wszyscy, których ściągnęliśmy podczas każdego z 14 lotów ewakuacyjnych. Najpierw z Kabulu do Nawoi w Uzbekistanie, a następnie z Uzbekistanu do Polski. To są albo Polacy pracujący tam, pracujący na rzecz stabilności, pokoju, albo współpracownicy Polaków, którzy z nami przez krótszy lub dłuższy okres współpracowali. Prócz tego byliśmy poproszeni przez organizacje międzynarodowe o udzielenie wsparcia w procesie logistycznym. Polska pomogła międzynarodowym organizacjom w ewakuacji, transporcie zarówno sprzętu, jak i personelu z terenu Afganistanu. Pomogliśmy także różnym krajom Unii Europejskiej, przede wszystkim Litwie, ale także Estonii, także obywatele Niemiec znajdowali się na pokładzie naszych samolotów i wielu, wielu innym, którzy o taką pomoc się zwrócili. Polska nie zostawia w potrzebie tych, którzy z nami współpracują. Staramy się wszędzie tam, gdzie możemy zapewnić pomoc i zapewnić wsparcie, pomóc w utrzymaniu stabilności. Na lotnisku w Kabulu i w całym Afganistanie sytuacja jest trudna, należy rzec dramatyczna i coraz bardziej trudna z każdą godziną, z każdym dniem. Dlatego wojska sojusznicze, przede wszystkim Amerykanie, z którymi współpracujemy, ale także Brytyjczycy i inni, podjęli, czy można powiedzieć, wszyscy podjęliśmy decyzję o zakończeniu tej akcji ewakuacyjnej. My kończymy ją dzisiaj.